Dobra, dzisiaj ja przejmuję vloga. Jay wczoraj już wystarczająco dużo powiedział. Aktualnie pijemy kawcie. Jay, możesz się przywitać. Siema! Więc tak, jest jakieś południe, więc jeszcze do PTW mamy dosyć sporo czasu. No ale Jay idzie pozwiedzać, ja sobie na siłownię pójdę. No i może jakoś ten czas do 19 zejdzie. Także o zdrowie. No i takim oto sposobem, widzę, jesteśmy w Łazienkach Królewskich, jak dobrze widzicie. Byłem też w Pałacu Kultury. Zapomniałem tam nagrać fragmentu, było na Instagramie, które oczywiście macie w opisie, więc wbijcie na Instagram, bo tam macie dodatkowe fragmenty i z wrestlingu, i z tego vloga. Dobra, no to jesteśmy na miejscu. Fiacze, tak mogę? Ja nie mogę tak zrobić. Dobra, to jest nasze piękne miejsce gali. Musieliśmy zrobić kółeczko, bo weszliśmy na początku koło miejsca VIP. Ale no, co, jest jak jest, no i zaraz wchodzimy. Jesteśmy, elo. Siemka widzowie, już jesteśmy przy ringu. Jest Lesiu, poka koszulkę, pokaż. I believe in Joe Henry. Mamy to zdjęcie zaliczone, podcast zaliczone. Jesteśmy na płycie, więc bardzo fajnie. Będzie na pewno dobry widok, jesteśmy podekscytowani na show. Czekamy obecnie na więcej ludzi, więcej tłumu, na znajomych. Fajne stanowiska są, ja wam za chwilę również pokażę. No, no i co, stay tuned. Tutaj widzicie widzowie, mamy sklepik, na który szybko wam pokażę rzeczy od Ice Stuff. Takie fajne, śliczne od... Zajebiste. Dobra, przechodząc dalej, mamy koszuleczki Nano Lopez Pure Gold, dużo nowego brandu. Mamy sędzie, jest Rafał. Mamy koszulki dalej, koszulki, sporo koszulek i to, co jest nowe na tej gali, to figurki od WWE. Więc jeżeli ktoś jest chętny, a widziałem, że jest sporo fanów, to można sobie ogarnąć w dobrej cenie w Polsce. I mamy również Nano Lopeza, naszą najlepszego hiszpańskiego wrestlera w Polsce. W Polsce, wiadomo. No i co, to tyle. Tam widać ring. Zobaczymy, może się uda ogarnąć jakiś wywiad z fanami. Dobra, tak jak się czyta, lecimy od lewej. Witam w sklepie Joe Hendry'ego. Mamy tutaj oczywiście plakat, jest sam tytuł Impact, mamy koszuleczki. Potem przechodzimy do Marty Scurll'a, tutaj mamy różne przypinki, również jest maska. Mamy również Trent Sevena, czyli wielką gwiazdę NXT. Potem przechodzimy do Millie Grace NXT. O, tutaj widzimy fajne zdjęcia i mamy również Saya Brookside. Poza tym Kalisto robi zdjęcie z fanem. I co, super mecz jest na od zawodników PTW już widzi. Dobra, panie i panowie, jesteśmy w komplecie. No, więc do gali jeszcze jakieś pół godziny, albo godzina, nie wiem, zobaczymy. Oby pół. No i vamos! Dobra, widzę, ogarnąłem pierwszą sedę do wywiadu. Z nami jest Patryk Ciasteczkowy, Iwan. Siemaneczko, witam serdecznie, no prosto z Krakowa, jak ciepła bułeczka, no cóż, albo Ważanek, bo to w sumie krakowskie bardziej. Tak. Witamy Cię na gali, przybyłeś do nas z Krakowa, byłeś też również w Chorzowie na galach Underground, tak. Zacząłeś od Ryukonu, jak teraz odczucia, jesteś na największej gali, jak więc dotychczas byłeś najwięksi zawodnicy. Co mogę powiedzieć? No ja jestem bardzo zadowolony. Głównie dlatego, że no, jak to mówię, no Samurai del Sol, no mimo wszystko pamiętam, jak się oglądał WWE dla Kalisto, no to były piękne czasy. Lucha. Ale generalnie myślę, że będzie naprawdę spoko, ogarnięty tego. Na razie i tak czy siak muszę znaleźć swoje miejsce, zobaczmy, gdzie to jest rozpisane. Ale i tak czy siak mam dużo pozytywnego vibe'u i mam nadzieję, że będzie to piękny, uroczysty musical bólu i porażki oraz rygoru. Tak.
terror nade wszystko. Jak wspomniałeś o Kalisto, to czy jest to twój ulubiony zawodnik z tej gali? Dla niego tu przyjechałeś? Tak, w sumie dla Kalisto, ale też mimo wszystko, no zobaczymy jak się rozwiknie konflikt pomiędzy panem Puncherem a panem Starem, bo wiadomo jak to było. No, był ogromny bro, tak. Pamiętamy. Tak, podobało mi się to naprawdę na właśnie poprzednianej grandzie. No, centralnie patrzę na to, kurde, właśnie dojazd jeszcze 10 ochroniaczy próbujących ich rozdzielić, no masakra. Ale no, miłe wspomnienie. Dobra, to dzięki bardzo, życzę miłego oglądania. Badajcie jakby co na Facebooka Patryka. Na co? My wciąż oczekujemy gali. Jak oceniacie? Justin Joy MVP. W sensie mega mi się podoba booking w odróżnieniu do pozostałych gazetowych na razie, więc naprawdę duży prosik. Właśnie, super booking na gali, to nam się podoba. Teraz przerwa, pewnie z 20 minut. Brawa dla Martiego, widział nasz sign, więc pozdrowienia Marti. Tak, walka Martiego na plus, zajebista. Dobra, to zobaczenia za chwilę. Sędzia Sederyn! Sędzia Sederyn! Sędzia Sederyn!
Freaking Christ! Jesus freaking Christ! Chamenia. Arek jak pożre. Salto zrób! Zrób skrzynię! Finister! Finister! Holy shit! Finister! I umarł! Finister! Dobrze! Teraz będzie dobra relacja, kurwa, wszystko widać. Yeah!
Dobra, no to tak, jesteśmy po gali, teraz jesteśmy przed galą Survivor Series. Czekamy właśnie na Cezara, ale no mamy jeszcze parę minut, żeby porozmawiać o naszych ogólnych odczuciach względem gali Primetime Wrestling 3 Legends. I nie wiem jak tobie, ale jeśli chodzi o moje jakby odczucia względem oglądania wrestlingu na żywo, to to była najlepsza gala, na jakiej dotychczas byłem. No myślę, że pod względem karty na pewno nic u mnie tego nie przebiło. Też fajne było to, że odważyli się dać całkiem ciekawe rozwiązania bookingowe. W sensie na przykład kiedy jest jakiś team, na przykład Pure Gold, którzy byli bardziej over niż Paka, to nie bali się no, dać przegrać face'om. I fajnie, że jakby trochę słuchałem swojej publiki. No i ogólnie dużo razy heelowie wygrywali podczas tej gali, ale to nigdy nie było tak jakby wymuszone. I naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. W sensie podczas oglądania gali zdałem sobie sprawę, że chyba wygrali wszyscy moi faworyci, więc ja akurat bawiłem się tym bardziej lepiej. Ale no naprawdę gala wyszła znakomicie, więc no chyba wystarczy tylko pogratulować, bo naprawdę szapoba. No powiem tak, booking był z pewnością bardzo zaskakujący, jakby tyle wygranych, których się nie spodziewałem. Puncher, Sami Hiloje właściwie, Puncher, Sinister, Justin Joy, kto jeszcze? Zobaczmy, też Myla Grace wygrała, a każdy myślał, że Diana Strong i to było dość oczywiste. No to też było ciekawe, no, ja też byłbym w stanie postawić bardzo dużo, że Diana wygrała. Ta walka była po prostu, jak zobaczyłem ten wynik, to byłem tak, co? Nie odkopała? Byłem zszokowany. To jest coś, jakbym stawiał na Primetime Wrestling, to ta walka zniszczyłaby mi kupon na pewno. No, to na pewno, bo to było dość oczywiste, szczególnie po Undergroundach, gdzie Diana wygrała i to z ogromną łatwością. No i przede wszystkim wygrał Mr.
Joe Hendry! Było oczywiście zajebiste wejście, co prawda sądzę, że z rewolucji było, no z Blackout nie. było trochę lepsze, bo no, było kreatywniejsze. Ogólnie o Polsce. No, main event również przepiękny. Dobius, to było tak dobra walka wrestlingowo, taki dobry poziom, to było tak piękne do oglądania. To jest widać, że to było coś, co nie zrobiłby ktoś od zaraz, czy po kilku latach. To widać, że to były lata, kilkanaście lat doświadczenia. I to były po prostu takie umiejętności w życiu, nie sądziłem, że takie coś zobaczę. I pewnie teraz niektórzy pomyślą, że nie wiem, może nas przekupili, że ojeny, ale smarujecie dupsko, cały czas mówicie, że dobre, ale naprawdę chciałbym na coś narzekać, ale jeśli chodzi o tą galę, to naprawdę nie mam na co. Powiedzmy, że nawet jeśli były jakieś leciutkie minusiki, to one były takie małe, że inne rzeczy zdecydowanie przyćmiewały, więc naprawdę gala świetna. No ja mam gardło totalnie zdarte, ale może Survivor Series jakoś się obejrzy. No i co? No ja jeszcze mam do dodania, że po prostu ta gala była tak bardzo zaskakująca. Po poprzednikach PTW w ogóle nie spodziewałem się tu żadnej brutalności, zero akcji. Na poprzednich galach w ogóle ani stołów, ani krzesł, dopiero powoli to zaczęli wprowadzać. To w moich kroczkach, a tej gali zobaczmy. Walka Justina z Axelem, rozkrwawieni, kendo-sticki, kosze, stół przełamany, naprawdę to było ogromne. Walce Starboy na Lopeza, kurczę, co tam się działo, normalnie Arabia Saudyjska w domu, rozwalony stół komentatorski, skrzynia, jadąca, nie wiem, krążyła, normalnie, walka Bianki. W sensie, podoba mi się to, że kiedy już dają te stypulacje bardziej, powiedzmy, ekstremalne, to nie jest to, powiedzmy, że jest jakaś pierwsza walka, powiedzmy, byłby dzisiaj main event Samoa Sol kontra Matt Sydal i by dostali jakąś walkę no disqualification, tylko te stypulacje są wtedy, kiedy już ta rywalizacja trwa naprawdę długo. No chyba Axel Fox kontra Justin Joy, to od pierwszej, no nie, na pierwszej gali to chyba ich nie było, w sensie nie było Justina, ale no od bardzo, bardzo dawna, bardzo tak samo dawno, no. Sinister kontra Sinister. Sinister. No, to było po drugiej, no to musiało się ciągnąć, nie wiem, od kwietnia, od marca, coś koło tego. Więc fajnie, że akurat te walki dostały stypulacje, no a reszta, no naprawdę bardzo fajne. Też, no dobra, trwała gala te 4 godziny, ale no i tak no, jakoś tak bardzo się to nie dłużyło jak rewolucja, gdzie po prostu ja już chciałem stamtąd wyjść, chciałem stamtąd uciec. No to prawda, bo rewolucja się strasznie przedłużała, było opóźnienie godzinne, trwało to ponad 5 godzin, a tutaj szybkie 4 godziny fajnej akcji. Co prawda, no można tutaj wspomnieć o minusie, żeby to jakby zostało, nie wiem, trochę ograniczone, czyli reklamy co walkę. Jakby dosłownie no w sensie trzy nie. te same. Znaczy według mnie, no wiadomo, reklamy no trzy muszą minuty, być. Co nie? Fajna przerwa, ale to było takie nużące. No wiadomo, no ale no powiedzmy tak, transmisja była za darmo, więc nie. Coś za coś. Dobra, też żeby nie przedłużać tego materiału, ogólnie galę naprawdę polecamy, jeśli chodzi o Prime Time Wrestling, chyba aktualnie najlepsza gala. No na i pewno. No myślę, że ciężko ja byłem będzie... na każdej, nie martw się, potwierdzam. Myślę, że ciężko będzie im to przebić, ja bawiłem się dobrze, Jay, myślę, że też bawiłeś bawię się dobrze. Bawię się zajebiście, jakby co wpadajcie co miesiąc, ostatnią niedzielę miesiąca do Chorzowa, na Targową 7F, no już myślę, że się pakuję tak, aktualnie w tym momencie. Wiecie, jeżeli jesteście z okolicy, co wam szkodzi, wpadajcie, super widowisko. No tak, no więc to była relacja z gali PTW, mówił do was Lesiu. Mówił do was Jay, wspieranie, lajkowanie, komentowanie na dole, subskrybujcie i widzimy się na shortcutach. I wierzcie w Joe Hendrego.